Miło cię widzieć, czarny kocie. Wcale się nie dziwię, jestem super kotem, mrał. On by tak nie powiedział. Nie? Nie ma czasu na wygłupy, czarny kocie. Musimy złapać tych wstrętnych szkodników zanim... A właściwie to czego chcą ci szkodnicy? My chcemy wygrać. Jasne, ale co takiego? No nie wiem. A czego zwykle chcą ci źli? To zależy. Lady Vicky chciała odkryć tożsamość Biedronki, a Ilustrahor chciał się zemścić na dziewczynie, która się z niego śmiała. Arcyglina chciał być supergliną, a władca ciem, który odmienił ich serca, pragnie odebrać Biedronce i czarnemu kotu to, co najcenniejsze, ich mirakula. A co się stanie, jeśli w końcu mu się uda? Wtedy ci źli wygrają. Już wiem, czego chcą moi źli. Chcemy dostać mirakula. Wtedy wygramy. Na zawsze i ze wszystkimi. Oddajcie nam swoje mirakula, Biedronko i czarny kocie. Wy poczciwe ciapciaki. A jak nie, to gorzko tego pożałujecie. Tak! Nie odbierzesz nam mirakulów. Naprawdę? No co jest? Biedronka i czarny kot znowu zwyciężyli! To niesprawiedliwe! Ty zawsze wygrywasz! Biedronka i czarny kot zawsze wygrywają, a wszyscy źli zawsze przegrywają. Ale dlaczego nigdy ja nie mogę się pobawić tymi dobrymi? O, nie płacz! Zawsze możesz się bawić Biedronką i czarnym kotem, a jedną lalkę pożyczę ci do jutra, chcesz? Już jestem, skarbie. Nie rozrabiałaś za bardzo? Mamo, a Marinette nie dała mi wygrać! Powiedz jej, że to niesprawiedliwe, co? O, Manon, czasem się przegrywa. Tak to już jest. Wcale nieprawda, bo Biedronka i Czarny Kot zawsze wygrywają. No tak, oni wygrywają, ale są superbohaterami. Następnym razem na pewno wygrasz. Już dobrze. Oddaj tę lalkę, Marinette. Nie, ja chcę się nią pobawić! A? Może, jeśli chcę. Obiecałam, że pożyczę jej do jutra. Bardzo miło z twojej strony, ale Manon ma w domu tak dużo zabawek, że na półkach brakuje już miejsca. Nie! Co ty najlepszego zrobiłaś? Daj mi tę lalkę. Przepraszam, Marinette. Ale nic się nie stało. Przyszyję jej będzie jak nowa. Proszę się tym nie martwić, naprawdę. Ach, całe szczęście. No chodź, Manon, idziemy. Pożegnaj się ładnie. Ja chcę wziąć lalkę! Nie, pobawisz się nią tutaj, następnym razem. Chodź i nie masz się. Bądź grzeczna i powiedz do widzenia. Do widzenia. Cześć, Alek. A nie położyłam jej u ciebie na biurku? Zostawiłam na górze swój plecak. No to biegnij po niego. Nigdzie jej nie widzisz? Myślę, że naszym bohaterom przyda się lifting po dzisiejszej akcji. Manon, co ty jeszcze tu? Zostawiłam tu swój plecak. Mogę pożyczyć Biedronkę? Słyszałaś, co powiedziała mama? Nie dowie się, nie pokażę jej. Wybacz, ale najpierw wolałabym ją naprawić. To daj mi inną! O nie! Tylko nie rób tych swoich oczu, niemowlaka!